Maria Moślińska była bardzo aktywną feministką, walczyła o prawa kobiet. Czy pan doktor uważa, że prawa kobiet w Polsce są aktualnie przestrzegane? Czy należy coś zmienić w tej materii? Uważam, że nie są przestrzegane i uważam, że jest wiele sfer życia, gdzie należałoby dokonać mocnych zmian. I to są różne zagadnienia, tak? Bo oczywiście najczęściej w Polsce, jeżeli chodzi o prawa kobiet, mówi się o całej sferze zdrowia reprodukcyjnego. Nawet dzisiaj mamy czarny protest w Warszawie, który pokazuje, jak ważne to są kwestie dla wielu kobiet. Dyskutuje się przede wszystkim na temat dopuszczalności legalnej aborcji, na temat, ale powiedziałbym tak, że ten temat sięga znacznie szerzej, bo to jest kwestia i stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy, teraz pomysł, żeby rozszerzyć klauzulę sumienia na farmaceutów, to jest to, że są coraz większe ograniczenia dotyczące dostępności zapłodnienia in vitro, czy wreszcie wprowadzenie recepty na tabletkę Ellaone. To jest cały pakiet tego, można powiedzieć, zdrowia reprodukcyjnego, gdzie widzimy regres, jeśli chodzi o ochronę praw człowieka. No i to w konsekwencji ma istotne znaczenie z punktu widzenia praw kobiet. Natomiast ja myślę, że to, czego w Polsce czasami brakuje, to dyskusja na temat innych aspektów, jeśli chodzi o prawa kobiet. Wydaje mi się, że na przykład taki temat jak opieka okołoporodowa jest troszeczkę zaniedbany, bo na przykład może się nam wydawać, jak czytamy prasę, że znieczulenie przy porodzie to już jest standard. A jak się pojedzie na przykład do województwa lubuskiego, to okazuje się, że znieczulenie okołoporodowe jest stosowane w 1% przypadków. Czyli w dużym mieście to jest standard, w małych miastach, czy bardziej oddalonych od dużych miast miejscowościach, okazuje się, że wcale to nie jest powszechnie stosowane, bo brakuje anestezjologów, bo brakuje świadomości, że to może być dla kobiet naprawdę ważne. I w ogóle cała sfera opieki w czasie porodu, dostępności badań prenatalnych, to jest coś, co w Polsce wymaga wciąż naprawy. Dużo problemów, i to jest naprawdę fundamentalny, powiedziałbym, problem, to jest przemoc domowa, a w szczególności przemoc wobec kobiet. Bo z jednej strony na poziomie takiego dyskursu publicznego się podważa, czy w ogóle czy państwo powinno ingerować w tą istotę rodziny, prawda, tej rodziny tradycyjnej, ale też w tej swojej tradycji zamkniętej, tak? Czyli że państwo nie powinno się do tej świętej rodziny, w cudzysłowie, zbliżać. Natomiast, żeby walczyć skutecznie z przemocą domową, to trzeba czasami ingerować w tą strukturę rodziny. Trzeba zapewniać pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy, którymi są przede wszystkim kobiety. Trzeba tworzyć ośrodki interwencji kryzysowej, miejsca pobytu dla kobiet, które stają się ofiarami, ale także sprawne metody oddzielania sprawcy od ofiary. I tutaj powiedziałbym, w każdej z tych przestrzeni działania naszego państwa widać duże braki i też duże zróżnicowanie na terenie całego kraju. Znowu, w dużych miastach jest lepiej, w mniejszych miastach gorzej. Na ścianie wschodniej w Polsce to wręcz czasami to jest taki temat tabu, że się prawie nie rozmawia o tym, czym jest przemoc domowa. No i wreszcie ostatni taki aspekt, o którym chciałbym powiedzieć, to jest kwestia praw kobiet w kontekście równości na rynku pracy, bo teoretycznie, jak spojrzymy i do konstytucji, i do naszych ustaw, to one przewidują różne rozwiązania dotyczące równego traktowania. Natomiast praktyka idzie w innym kierunku i wydaje mi się, że największy problem to jest tak zwany szklany sufit, czyli że kobiety awansują, no i w którymś momencie widzą nad sobą tych mężczyzn, którzy są na górze, a same się nie są w stanie przebić. I to jest widoczne i w zawodach prawniczych, i w menedżerskich, i w dużych spółkach, i co ciekawe, także w spółkach Skarbu Państwa, czyli wydawałoby się, że spółki Skarbu Państwa w sposób szczególny powinny promować zasadę równości, czy równych szans kobiet i mężczyzn, a tu się okazuje, że jak spojrzymy na statystyki, to jakimś dziwnym trafem w spółkach Skarbu Państwa bodajże kobiety są w 12-15% w zarządach, w radach nadzorczych ciut lepiej, bo to jest gdzieś około 25%, a reszta to mężczyźni, czyli ten szczyt nie jest dla nich osiągalny. No i znowu, to wymaga różnych rozwiązań, interwencji, także legislacyjnych, także zmiany w zakresie świadomości społecznej, ale także tworzenia takich rozwiązań, które godzą role zawodowe i role w życiu rodzinnym kobiet i mężczyzn. No bo kobiety na starcie zazwyczaj mają opóźnione to wejście w ten profesjonalny rozwój, ze względu na to, że po prostu najzwyczajniej w świecie rozwijają rodziny, rodzą dzieci, mają przerwę w rozwoju zawodowym, kiedy to mężczyźni tych ograniczeń za bardzo nie mają. Dobrze, to my jeszcze takie dodatkowe pytanie mamy.
jednym z postulatów wyborczych Marii Mokrzydłowskiej była prohibicja. Czy pan doktor uważa, czy taka ustawa ma jakąś przyszłość w Polsce? Ja myślę, że w Polsce nie ma zgody społecznej i nie będzie raczej zgody społecznej na wprowadzenie prohibicji. Natomiast wydaje mi się to, bo wydaje mi się, że tego typu postulaty trzeba zastanawiać się i jak można by je dostosować do współczesnych okoliczności. I wydaje mi się, że to, co na pewno jest problemem w Polsce, to nadmierne spożycie alkoholu i też brak takiego, bym powiedział, odpowiedniego reagowania na skutki użycia alkoholu, takiej swoistej tolerancji czy akceptacji dla tego, no, że się zdarzyło, przecież to normalne, że ktoś używa alkoholu. I mamy później konsekwencje w postaci wypadków drogowych, ale także w postaci rozbitych rodzin, w postaci właśnie tej przemocy domowej, o której mówiłem, czy w ogóle tego, że dzieci się wychowują w patologicznych rodzinach. I wydaje mi się, że jak ja myślę o problemie alkoholizmu w Polsce, to na pewno tak, brakuje wystarczającego takiego mocnego wsparcia dla programów leczenia i wychodzenia z alkoholizmu. To się wiąże także z programami wychodzenia z bezdomności, bo część osób nadużywających alkoholu ląduje w schroniskach dla bezdomnych. To jest znowu temat walki z przemocą domową i ta świadomość, że są to rzeczy ze sobą ściśle powiązane. I wydaje mi się też takiej profilaktyki społecznej, czyli uświadamiania szczególnie dzieci i młodzieży o szkodliwych skutkach używania alkoholu i tego, że tworzy się taka trochę atmosfera, że alkohol jest taki, prawda, cool i taki, i że nie ma z tym problemu. Chociażby, no, jeżeli nawet spojrzymy na nasze życie społeczne, to widzimy, jak kobiety w coraz większym stopniu zaczynają, prawda, korzystać z alkoholu i jak to się zmienia na przestrzeni ostatnich lat i jak się zmienia też ta struktura spożycia alkoholu. Także takie rozwiązania jak podwyższenie akcyzy, czyli ograniczenie, znaczy wzrost kosztu nabycia alkoholu, tudzież ograniczenie reklamy, w tym także takiej ukrytej reklamy i tworzenia takiej powszechnej akceptacji dla spożywania alkoholu, to myślę, że są pewne rozwiązania, które w tych czasach byłyby przedstawiane przez panią Mokrzydłowską. Ale być może, tak jak myślę o tym nazwisku, nie wiem, czy pani Mokrzydłowska ma coś wspólnego z panem Pawłem Mokrzydłowskim, bo pan Paweł Mokrzydłowski to jest też postać, no, symboliczna dla naszej świeżej i najnowszej historii, a mianowicie był to pierwszy szef więziennictwa po przemianach w Polsce, Paweł Mokrzydłowski. No i wybitny ekspert, jeżeli chodzi o więziennictwo, ale także wybitny ekspert, który wie, na czym polegają różne negatywne aspekty naszego życia społecznego dla przestępczości i także jak później z tymi osobami, które siedzą w więzieniach, pracować, aby faktycznie ta resocjalizacja miała skutek. Nie wiem, czy to rodzina, ale może warto pomyśleć nad spotkaniem się także z panem Pawłem Mokrzydłowskim. Doczytałam.